Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 10. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Cenniejszą jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty. Serce mędrca skłania się ku jego stronie prawej, lecz serce głupca ku jego lewej. Po którejkolwiek drodze idzie głupi, widać, że brakuje mu rozumu. I w ten sposób mówi do wszystkich, że jest głupcem. Jeżeli gniew władcy wybucha przeciwko tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdyż spokój może zapobiec wielkim uchybieniom. Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest nim pewien rodzaj pomyłki, która wychodzi od zwierzchności, że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko. Widziałem niewolników na koniach, a książąt idących piechotą jak niewolnicy. Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Kto wyłamuje kamienie, może się nimi skaleczyć. Kto rąbie drwa, jest narażony przez nie na niebezpieczeństwo. Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością. Jeżeli wąż ukąsi przed zaklęciem, to zaklinacz nic nie zyskuje. Słowa z ust mędrca zyskują uznanie, ale głupca gubią jego własne wargi. Ledwie otworzy swoje usta, mówi głupstwo, a końcem jego mowy jest groźne szaleństwo. Głupi mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie. A któż mu powie, co po nim będzie? Głupiec zamęcza się trudem, ale nie zna nawet drogi do miasta. Biada ci, ziemio, której królem jest chłopiec i której książęta już rano ucztują. Szczęśliwa jesteś, ziemio, której król jest szlachetnego rodu, której książęta w czasie właściwym jadają po męsku, a nie po pijacku. Gdzie wielkie lenistwo, tam dach się zapada, a gdzie ręce opieszałe, tam dom zacieka. Ucztę urządza się dla zabawy, a wino rozwesela życie. Pieniądz umożliwia wszystko. Ani na twoim łożu, ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza, bo ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo. Księga Kaznodziei jest jedną z bardziej niezrozumianych ksiąg Starego Testamentu, jeżeli próbujemy ją
zrozumieć na podstawie tego światła, jakie ludzie mieli w czasie, kiedy ona została włączona do kanonu Słowa Bożego. Natomiast jest w pełni jasne wiele myśli w niej zawartych, gdy mamy klucz, jakim jest po pierwsze osoba Pana Jezusa Chrystusa, a po drugie Jego doskonałe dzieło na krzyżu Golgoty. I jeżeli patrzymy na wszystko z perspektywy objawienia, jakie ma przeciętny chrześcijanin, sprawy zupełnie inaczej się mają w kwestii interpretacji wypowiedzi kaznodziei. I tak właśnie mamy podchodzić do Starego Testamentu, że Stary Testament ma być oglądany przez nas przez Słowo Boże, które dano nam w czasach, kiedy już apostołowie Pana Jezusa Chrystusa Słowo Boże głosili i wyjaśnili wiele kwestii, które w czasach Starego Testamentu były zakrytą tajemnicą. Przykład sam Pan Jezus podaje wielokrotnie, ale też podaje Jego apostoł, może ten drugi użyje. Apostoł Paweł mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. I to jest cytat ze Starego Testamentu i zaskakująca interpretacja. Czyż Bóg mówi to ze względu na woły? Czy nie mówi tego ze względu na nas? Czyli można by popatrzeć, praktyczna wskazówka dotycząca rolnictwa, którą Izraelita otrzymał w dawnych czasach, nie jest wskazówką dla niego, tylko wskazówką, jak ma być zarządzany zbór chrześcijański i w jaki sposób należy się odnosić do jego sług. A nie chodzi o woły, tylko chodzi o dawne, o daleko przyszłe, niedawne, tylko daleko przyszłe rzeczy w momencie, gdy te słowa były dane ludowi Bożemu. I tutaj tak samo mamy z wieloma rzeczami w Księdze Kaznodziei. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Cenniejszą jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty. W praktycznym życiu faktycznie tak jest, że mamy jakiś produkt aptekarski czy kosmetyczny i ma on nam pomóc na różne rzeczy. Czytamy ulotkę i okazuje się, że jest dodany jakiś dodatek, na przykład barwnik oparty na koszenili. I czytamy ulotkę i co chwila jest: rozchorujesz się albo umrzesz, albo rozchorujesz się i umrzesz. Jak nie weźmiesz, też nie będzie lepiej. I źródłem tego często właśnie są te dodatki, te zdechłe muchy, które zanieczyszczają tą czystą substancję, która była pomyślana przez laboranta, gdy zastanawiał się, jaką substancję jako aptekarz może dać, żeby człowiekowi na daną rzecz pomóc. Ale okazuje się, że w wyniku potem konieczności dostosowania tego do różnych rzeczy jest ona w jakiś sposób zanieczyszczona. Albo odrzucamy wtedy to wszystko, bo jest tak dużo zanieczyszczone przez tą zdechłą muchę. Albo jesteśmy zmuszeni użyć mimo niedogodności. Różnego rodzaju substancje mają ten sam defekt. Czasami daleko idące konsekwencje. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że podobnie jest z kwestią Ewangelii. Jeśli Ewangelia jest dziełem wielkiego aptekarza, jakim jest Pan Jezus Chrystus, który darował drogę zbawienia, który przewidział, że wszystko będzie oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa i tylko na łasce Bożej, to gdy dodamy do tego malutki dodatek, taką małą zdechłą muszkę ludzkich wysiłków lub jakichś szlachetnych wymagań od grzesznika, całość staje się bezużyteczna. Całość staje się śmiertelnie niebezpieczna, bo jest
wtedy zepsuta. Albo mamy osobę Chrystusa. On jest Mesjaszem, Chrystusem. I Jego osoba jest bez skazy. Ale ludzie dodają do Niego różnego rodzaju swoje wyobrażenia. Gdy do objawionego przez Słowo Boże Chrystusa dołożymy trochę ludzkich myśli, taką zdechłą muchę, wyjdzie nam inny Chrystus, inny duch, inna Ewangelia. Wszystko na nic. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza tak dalece, że olejek staje się bezużyteczny. Tutaj jest trudność z tą drugą częścią, bo tu nie chodzi o to, że jest pochwała głupoty. Cenniejszą jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty. To znaczy większą wagę ma odrobina głupoty niż chwała i mądrość. Tak jest w starym przekładzie Biblii Gdańskiej. To jest bliższe temu, co jest w oryginale hebrajskim. Czyli jeśli mamy mądrość i chwałę, to odrobina głupoty zeszpeca tą mądrość i chwałę. Mądrość i chwała zawarta w Ewangelii, jeśli do niej dołożymy odrobinę fałszu ludzkiego, to cała jest fałszywa. I im bardziej, im bliżej podobne do prawdy jest kłamstwo, im bardziej prawdopodobne jest kłamstwo, tym jest bardziej niebezpieczne. Serce mędrca skłania się ku jego stronie prawej, lecz serce głupca ku jego lewej stronie. Chodzi tutaj oczywiście już nie tyle o prawą i o lewą stronę, choć oczywiście prawa strona wiąże się z prawością, a lewa strona bardziej jest interpretowana jako taka wykrzywiona droga. Chodzi o to, że w kolejnym wersecie widzimy, po którejkolwiek drodze idzie głupi, widać, że brakuje mu rozumu. I w ten sposób mówi do wszystkich, że jest głupcem. Jest tutaj nauka, mowa ciała. Mowa ciała mówi czasami głośniej niż słowa. Mowa ciała informuje i mamy na przykład w Nowym Testamencie tego przykład w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Tam jest powiedziane, że ci, którzy łamią chleb, utożsamiają się z Kościołem jako jednym ciałem na ziemi. Ci, którzy piją z kielicha, jednoczą się przy stole pańskim. Ci, którzy w czasie modlitwy jako mężczyźni nakrywają głowę, hańbią Boga. Czyli można by powiedzieć mowa ciała. Nie jest to coś, co w oderwaniu od sedna miałoby jakieś wielkie znaczenie. Przecież w domu łamiemy chleb, jak chcemy podzielić bułkę na dwójkę dzieci. Jest tylko jedna bułka i albo rogala są dzieci, łamiemy go. Czy też spożywamy różnego rodzaju napoje. Natomiast w konkretnym kontekście pewne zachowanie jest mową ciała. I tak samo jest w życiu chrześcijanina. Jeśli ten chrześcijanin, wyznawca chrześcijaństwa jest odrodzony, to wtedy w jego życiu te kroki są stawiane zgodnie z narodzeniem na nowo. Duch Święty pracujący w nim wydaje konkretne owoce i prowadzi go tak, że idzie właściwą stroną drogi. Natomiast jeżeli on nie daje wolności temu duchowi działać w swoim życiu, zachowuje się głupio, zachowuje się niezgodnie ze swoim powołaniem i wtedy widać w jego krokach, w jego działaniu, w jego postępowaniu, w jego mowie, że jest to głupie zachowanie, nielicujące z tym, kim jest jako narodzony na nowo dziedzic królestwa. Jeśli gniew władcy wybucha przeciwko tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdyż spokój może zapobiec
wielkim uchybieniom. I tutaj jest to bardzo ciekawa myśl, mówiąca o tym, że nie należy w czasie, kiedy jest ogromny wybuch gniewu, dolewać tak zwanej oliwy do ognia. Należy raczej przeczekać, starać się załagodzić, łagodny język łamie kości. Jeśli tym władcą, który wybuchnął gniewem przeciwko tobie, jest Bóg, to jak najszybciej szukaj uspokojenia przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Nie opuszczaj swojego miejsca. Twoje miejsce jest takie, że jesteś grzesznikiem. Zasłużyłeś na gniew Boży. Nie udawaj, że nie jesteś grzesznikiem, tylko przedstaw zastępcę za ciebie. I wtedy gniew władcy, jakim jest Bóg, zostanie ukojony. Na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, którą On złożył 1990 lat temu na Golgocie. Ta jedna ofiara wystarczy, żeby uśmierzyć słuszny gniew władcy, bo Bóg jest słusznie rozgniewany na grzesznika, który nie jest skryty w Chrystusie. Więc należy przedstawić za siebie zastępcę w tym momencie, gdy odkryjesz, że Bóg gniewa się na ciebie. Pan Jezus wszystkie grzechy twoje poniósł na drzewie krzyża, jeśli w Niego wierzysz. Jeśli w Niego nie wierzysz, uwierz Mu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest nim pewien rodzaj pomyłki, która wychodzi od zwierzchności, że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko. Widziałem niewolników na koniach, a książąt idących piechotą jak niewolnicy. Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Kto wyłamuje kamienie, może się nim skaleczyć, a kto rąbie drwa, jest narażony przez nie na niebezpieczeństwo. Jeśli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością. Więc dlaczego przeczytałem to jednym tchem? Dlatego, że to jest jedna myśl, która tutaj jest widoczna. I rozmawialiśmy w przerwie z bratem odnośnie tego rodzaju pomyłki w chrześcijaństwie, że na stanowiskach dosyć wysokich w Kościele stawia się ludzi nieodrodzonych, nie mających mądrości mieszkających w ich sercu. Mądrość to jest Chrystus. Mądrością jest Chrystus. Chrystus jest naszą mądrością. I oni nie narodzili się na nowo, a zajmują stanowisko na podstawie tego, że zdobyli jakieś szlify ludzkiej wiedzy lub w inny sposób zostali powołani, czy to na różnego rodzaju przewodników ludu Bożego, czy też w inny sposób stali się częścią kasty, którą nazywamy klerem. Ordynowani przez ludzi i wtedy w tym samym zborze może być jakiś odrodzony człowiek, brat, który jest pomijany, bo system nie pozwala mu zająć odpowiedniego stanowiska, gdyż człowiek zrobił właśnie na podstawie zwierzchności tego typu regulacje. I tutaj widzimy, że kolejne rzeczy, które są tutaj, są takie. Kto kopie dół, ten może weń wpaść. No fakt. Kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Może nie w naszym klimacie, ale w wielu miejscach świata fakt. Kto wyłamuje kamienie, może się nimi skaleczyć. Oczywistość. Kto rąbie drwa, jest narażony przez nie na niebezpieczeństwo. Oczywistość. I jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Oczywistość. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością. I w tych różnych kręgach chrześcijaństwa, co niestety ma również wpływ na nasze codzienne życie, widać kolejne etapy dalszego rozkładu i zepsucia. Ptaki niebieskie, symbolizujące złe siły, uczyniły sobie gniazda w tym wielkim systemie utworzonym przez zwierzchność.
I tak jak oczywiste jest, że kto kopie dół, ten może weń wpaść, jest oczywiste, że ten system idzie ku większemu i gorszemu zepsuciu. Czy obyczajowemu, czy duchowemu, czy też na każdym innym obszarze. Nie ma co się dziwić. To jest tak samo oczywiste jak to, że jeżeli postawisz człowieka nienarodzonego na nowo w miejscu, gdzie on nie powinien się znaleźć, to tak samo jak zrobił Jeroboam. On też pierwszych z ludu ustanawiał na kapłanów w jego świątynkach. I nie lewitów, którzy obrazują w Starym Testamencie narodzonych na nowo wierzących, tylko za jakąś łapówkę, czy to ze zwierząt, czy w inny sposób, każdy mógł się tam stać w systemie Jeroboama kapłanem. Obrzydliwość. Ale jeżeli do tego jest doprowadzone, to, że tam będzie dążyło do tego zepsucie w systemie Jeroboama, czy też w dzisiejszych kręgach chrześcijańskich, gdy Kościół jest już tak w wielkim zabiedzeniu i ruinie w zewnętrznym świadectwie, to jest tak oczywiste, jak kto wyłamuje kamienie, może się nimi skaleczyć. Dochodzi do wielu skaleczeń. Dochodzi do wielu konsekwencji tego, że ludzka mądrość, a więc głupota w oczach Bożych, jest tym, co zastąpiło Bożą mądrość, którą ludzie uznają za głupotę. Jeśli wąż ukąsi przed zaklęciem, to zaklinacz nic nie zyskuje. Też kolejna rzecz oczywista, bo zaklinacz to jest ktoś taki, kto twierdzi, że coś się stanie, na przykład mówi wężowi różnymi sygnałami, że ma ukąsić kogoś i ten wąż w wyniku takiego drażnienia kogoś kąsi. Ale jeżeli wąż ukąsi przed tymi zabiegami, to ten, który go prowokował do tego, no nie może powiedzieć, że to dzięki jego działaniom to się wydarzyło. Więc kolejna rzecz, która jest jak najbardziej oczywista. 12 werset jest dla nas pociechą. Bo słowa z ust mędrca zyskują uznanie. Wiemy, że po pochwyceniu Pan Jezus wszystkich wierzących zgromadzi wokół siebie i każdy z wierzących otrzyma pochwałę od Boga. Jeden za jedną rzecz otrzyma pochwałę, drugi za drugą. Więc jeżeli swoje drogi wierzący będzie kierował drogami mądrości Słowa Bożego, to ten człowiek, który zaufał Jezusowi Chrystusowi, uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, zyska uznanie. Niestety jest tutaj druga grupa i to jest nawiązanie też do panien mądrych i głupich z przypowieści, którą sam Pan Jezus powiedział, gdzie mądre panny to były narodzone na nowo osoby z chrześcijaństwa, a głupie to były osoby nienarodzone na nowo, które były w chrześcijaństwie, miały świadectwo, takie samo świadectwo, jak te świadectwo, które miały głupie panny, bo o świadectwie mówił właśnie ten przyrząd świecący, które jedne i drugie miały ze sobą. Ale jednym i drugim zgasły te lampy, gdy spały, a potem się okazało, że głupie nie mają ze sobą Ducha Świętego, nie mają ze sobą oliwy. A więc mądre miały ze sobą Ducha Świętego, bo Duch Święty mieszka w każdym prawdziwym, narodzonym na nowo chrześcijaninie i Duch Święty symbolizuje oliwę, albo inaczej oliwa symbolizuje Ducha Świętego. Natomiast te osoby, które są nienarodzone na nowo, a pracują w chrześcijaństwie, wypalają się. Wypalają się i niestety, gdy pracują o własnych siłach, to się męczą. Prawdziwy wierzący, pozyskujący z Ducha Świętego swoje siły, jest jak knot dobrze zanurzony w oliwie. Pali się oliwa, a nie knot. A chrześcijanin też może popaść w pewnego rodzaju rutynę i wtedy ten jego knot, choć jest prawdziwym wierzącym, nie będzie zanurzony w oliwie i wtedy
też będzie się wypalał. To są ogólne zasady. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z głupią panną, to ona nie ma skąd tego oleju wziąć. Ona nie ma jak pozyskać siły duchowej od Ducha Świętego. Natomiast wierzący, gdy zobaczy swój błąd, może go skorygować, bo ma olej w sobie, gdyż jest narodzony na nowo. Ledwie otworzy swoje usta, mówi głupstwo. Ile razy spotykamy ludzi na ewangelizacji, nienarodzonych na nowo. I może się zdarzyć, że nawet dłuższy moment taki człowiek potrafi wypowiadać rzeczy, które byłoby trudno rozpoznać, ale po pewnym czasie od razu wychodzi, jakie głupoty opowiada ten człowiek. Opiera swoją przyszłość na swoich wysiłkach, nie na Chrystusie, albo miesza Chrystusa ze zdechłą muchą swoich własnych wysiłków, to się nie może udać. Końcem jego mowy jest groźne szaleństwo. Różnego rodzaju szalone koncepcje z tego wynikają, co taki człowiek nienarodzony na nowo mówi. Bo on zwyczajnie nie tylko, że chodzi w ciemności, ale ktoś mu wmówił, że on chodzi w świetle. I on jeszcze tą swoją głupotą chce się podzielić często, gdy pochodzi z gruntu takiego religijnego, wymieszanego, gdzie jest fałsz i prawda wymieszane w jednym słoiczku. I taki potrafi nawet wiele mówić. Ja wielu takich na ewangelizacjach na ulicy, czy jak się rozdaje traktaty, czy na targu, to oni potrafią naprawdę przegadać człowieka. Przegadać człowieka i jest to straszne, bo on nawet nie wie, co się stanie. On nie zna przyszłości, bo jest nienarodzony na nowo. I on nie wie, jaka jest jego przyszła droga. Bo kto mu to ma powiedzieć, skoro odrzucił Chrystusa? Tylko Chrystus może mu to pokazać, że zbawienie jest w Chrystusie. Że zbawienie jest na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa, dokonanej 1990 lat temu na krzyżu Golgoty. Jeżeli ktoś nie opiera swego życia na Chrystusie, to nie wie, co po nim będzie. My wiemy, on idzie do piekła, ale on nie wie, co po nim będzie. Zawsze jest to takie, gdy się zadaje niewierzącemu pytanie, a ja bardzo często, gdy ktoś, czy to się ze mną na przykład zaprosi mnie do znajomych na Facebooku i nie znam osoby jako zbawionego człowieka, to pierwsze moje pytanie jest po dzień dobry. Dzień dobry, imię. Mam do ciebie pytanie. Czy gdybyś dzisiaj umarł, pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś, czy do nieba, na które nie zasłużyłeś? No nie wie. Nie wie. Potem może być słowotok. Tak samo jak rozmawiam przez telefon. Dzwoni konsultant i coś chce. I przychodzi czas pytań. I pytam, mam do Pana pytanie. Jeżeli to nie jest bot, to warto zapytać tego człowieka. Czy gdyby Pan dzisiaj umarł, to pójdzie Pan do piekła, na które Pan zasłużył? Czy do nieba, na które Pan nie zasłużył? Ale ja dzwonię w sprawie paneli. No, ale to jest ważniejsze. Niech mi Pan odpowie. Jeżeli to jest człowiek, to mu to pytanie w sercu zostanie. A dzwonią często. Głupiec zamęcza się trudem, a nie zna nawet drogi do miasta. Nasze miasto to jest Górne Jeruzalem, które jest wolne. Tak mamy napisane w liście do Galacjan. A Jerozolima, która jest w górze, jest wolna. I jest porównanie do niewolnicy Hagar, i jest porównanie do jej dziecka Izmaela, które było efektem ludzkiej drogi spełniania obietnic, bo człowiek też popełnia błędy, nawet taki święty jak Abraham popełnił ten błąd, że dał się wmanewrować w to, że skorzystał z zastępczego macierzyństwa Hagar. Ale drugim przykładem jest Izaak, który jest dzieckiem obietnicy.
rzeczywistym dzieckiem obietnicy. I ta fałszywa religia również ma to do siebie, że właśnie ludzkimi uczynkami próbuje zdobyć Boże błogosławieństwa, Boże obietnice, a nie zna drogi do miasta, nie zna drogi do nieba, nie zna drogi do Nowego Jeruzalem, nie zna sposobu, a tą jedyną drogą jest Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, pierwsze 6 wersetów, a dokładnie 6. Biada ci, ziemio, której królem jest chłopiec i której książęta już rano ucztują. Szczęśliwa jesteś, ziemio, której król jest szlachetnego rodu, której książęta w czasie właściwym jadają po męsku, a nie po pijacku. Jest to bardzo ciekawy tekst, jeśli popatrzymy na niego z perspektywy tysiącletniego królestwa. Dzisiaj na ziemi królują chłopcy. Ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia, a każdy, czy to książę, czy polityk wyżej postawiony, ma ręce do siebie i zagarnia to do siebie. Nawet nie można sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Nie kierują się jak książęta właściwym rozeznaniem, tylko tak jak człowiek, który działa pod działaniem impulsu, jak pijak tutaj jest powiedziane, po męsku, a nie po pijacku. Pijak ma to do siebie, czy uzależniony od czegoś, od substancji, czy od zachowań, czy od gier, czy od czegoś. On musi, to nie jest ważne, czy jest czas, on musi zjeść, on musi wypić, on musi zagrać, on musi zobaczyć. On nie może kierować się męską dojrzałością, czyli wtedy, kiedy jest czas zjedzenia, zje. Kiedy jest czas rozrywki, skorzysta z rozrywki. Kiedy jest czas pracy, wykona pracę. Pijak czy uzależniony musi. Jest czas, bo jego uzależnienie wydało sygnał, odmusi. Jest niewolnikiem nałogu. I szczęśliwa jesteś, ziemio, której król jest szlachetnego rodu. Któż może być bardziej szlachetnego rodu niż Pan Jezus Chrystus? I wtedy będzie szczęśliwa ziemia. Pan Jezus jest tym, który właśnie jest tutaj w naszych myślach jako ten jedyny król, który na królestwo niezniszczalne opanuje i będzie kierował. I jest powiedziane, że my przez 1000 lat będziemy współrządzić z nim laską żelazną. Będziemy mieli różnego rodzaju zadania. Jesteśmy rodem królewskim, kapłanami Boga. I można też powiedzieć książętami tego nowego królestwa. Pan Jezus jest królem królów, królem królujących i panem panujących. I ta ziemia dopiero wtedy będzie szczęśliwa, gdy Pan Jezus obejmie królestwo. Gdzie wielkie lenistwo, tam dach się zapada. A gdzie ręce opieszałe, tam dom zacieka. Chrześcijaństwo jest porównane do domu. Do wielkiego domu, którym są naczynia ku chwale i ku niesławie. I jeżeli faktycznie jako chrześcijanie nie będziemy realizować swoich zadań, które nam Pan Jezus polecił, to będzie nierealizowana służba najpierw ewangelisty, potem pasterza, nauczyciela,
One są ważne, bo Pan Jezus je dał jako taką służbę remontową tego domu. Ewangelista jest potrzebny i praca ewangelisty. Każdy wierzący ma realizować zadania ewangelizacyjne. Każdy wierzący ma się podjąć pracy ewangelizacyjnej. Takie wezwanie jest od apostoła Pawła. Dać ulotkę, traktat, kalendarz może nawet dziecko, które uwierzyło Panu Jezusowi, a co dopiero dorosły. I to daje nowy budulec do tego budynku, nowe cegły, które są ze złota, które są we właściwy sposób umieszczone. Jeżeli zapomnimy o tym, żeby głosić Ewangelię, a będziemy ludzi zapraszać na podstawie różnych społecznych inicjatyw, bo jest u nas fajnie, bo jest przyjemnie, przyjdź, dobrze się poczujesz, to wtedy będziemy mieli dach zapadający, wtedy będziemy mieli zaciekający. Natomiast gdy te prace będą wykonane, czyli gdy jest potrzeba pasterska, to gdy ją widzisz, Słowo Boże mówi, że tą pracę mają wykonywać między innymi starsi wierzący wobec młodszych wierzących. Starszy wierzący to jest taki, który uwierzył troszkę wcześniej niż ten drugi na przykład. Czy też starsze siostry mają pouczać młodsze siostry. To jest, jeżeli tej pracy nie będzie wykonanej, to będzie dom zaciekał. I jest to bardzo ważna praca, której brakuje od strony braci i od strony sióstr w domach, gdzie są różnego rodzaju takie kwestie. Urządza się ucztę dla zabawy, a wino rozwesela życie. Pieniądz umożliwia wszystko. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy to szczególnie widać, że pieniądz pozwala wzmocnić działania ewangelizacyjne czy w inny sposób umożliwić lub jego brak uniemożliwić realizowanie pewnych celów, które jako zgromadzenie sobie postawiliśmy lokalne. Na przykład budujemy salę zgromadzenia bez pieniądza. Jest to trudniejsze, a w wielu aspektach wręcz niemożliwe. I jest czas, kiedy jest czas zabawy i uczty. Jest czas, kiedy korzystamy z tej ziemskiej radości, bo wino wskazuje na właśnie radość ziemską. I jest też narzędzie typowo ziemskie, typowo ludzkie, jakim jest pieniądz, którego mamy używać właśnie stosownie do tego, jakie zadania powierzył nam Pan Jezus. To nie są nasze zasoby. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Więc jeśli mamy jakieś pieniądze, to są najpierw pieniądze Pana, z których możemy Go zapytać, ile możemy zostawić dla siebie, a nie odwrotnie. I 20 werset, który bardzo jest proroczy. Od strony, z jednej strony duchowej, gdy królem jest Bóg, ale też w stosunku do interpretacji takiej przyziemnej, gdzie królem jest rządzący nami człowiek, jakaś władza lokalna. Ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza, bo ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo. No, dawno temu już w tamtym regionie, gdzie pisał Salomon, były dostępne ptaki, które umiały powtarzać ludzkie słowa. Papugi. Czyli jeżeli w zaciszu swojego domu ktoś przeklinał bogacza albo króla, mogło się okazać, że w innej sytuacji ten ptak
mógł to powtórzyć. I była niezręczna sytuacja. Kto nauczył tego ptaka takich słów? Dzisiaj mamy sytuację, gdy stwór skrzydlaty może oznajmić to słowo. Każdy z nas ma telefon komórkowy w domu. Satelity, które krążą nad nami, zbierają sygnał. To są stworzone rzeczy przez człowieka. Są skrzydlate, latają. I każdy, kto ma mikrofon w telefonie, jest cały czas na podsłuchu. Kiedyś, dawno temu, w latach 90., jak jeszcze telefonem wiodącym była Nokia, to obraz każdych narad biznesowych, w których brałem udział, albo słyszałem, że ktoś inny brał udział, to albo się telefon dawało do sejfu, albo się rozbierało, wyciągało baterie, żeby nie posłuchiwały te telefony. Dzisiaj telefony mają wbudowaną baterię. Każdy ma mikrofon i tylko nadmiar tej informacji powoduje, że ktoś jej na bieżąco nie odfiltrowuje. Ale tu nie jest powiedziane, że na pewno ten głos będzie rozniesiony. Tu jest powiedziane, mogłyby. Mogłyby. Mogłyby oznajmić. Więc jesteśmy w sytuacji, w której musimy patrzeć na każdy fragment, który odnosi się do naszego życia zawsze od strony tego, że naszą mądrością jest Pan Jezus Chrystus. Mądrość jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego, mówi 9 rozdział, 18 werset. I jeżeli wiemy o tym, jak cenne jest to, żeby była integralność prawdy, bo tą prawdę mamy od Pana Jezusa, to głupotą byłoby, gdybyśmy podążali za czymś innym niż za tym, co wskazuje nam Pan Jezus. Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym i zmęczonym, odpocznienie, że istnieje dla grzechami obciążony. Jest dla bliskich i dalekich błogi pokój obiecany i trwający aż na wieki dać go może Pan nad Pany. Dzieci Boże, śpieszcie wznieść Panu serca wdzięczną cześć. Z całych sił śpiewajcie pieśń, że miłości dla nas jest. Dziękujemy Ci, Panie nasz, dziękujemy wszyscy wraz. Dzięki wznosimy Ci. Dzięki wznosimy Ci, Ojcze łaskawy, dziękuję Ci. Chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie, godzien jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nasze zmarł grzechy. Sławimy moc Twoją, spełniłeś
co ciągle jest nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadzisz. W świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Cześć, chwałę oddajemy Ci, w Twym duchu uwielbiamy. Przybyłaś tu uniżyć się, wypełnić aż do końca. Zbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i bolej sam znosiłeś. W modlitwie Twej usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Twa wola niech się stanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe. Jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. Boże, Ciebie wyznajemy, cześć i chwałę oddajemy, uwielbiamy wielkość Twą. Siedzi Syn Twój wywyższony, On jest Panem wszystkich nas. Panie, Tyś ciągle uwieńczony, w chwale Ojca wysławiony, nam zaś dany Święty Duch, On prowadzi do wieczności, do cudownej wspaniałości, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie, Jezu, cześć i chwała po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. A któż może chwalić godnie, wielki Boże, tutaj Cię, o dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieło wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś
Ach, któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn? Uwolniłeś nas od winy, za nas martwą. Twoją wierność i cierpliwość, któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomni matka dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże, i kto wniknie w myśli Twe? Chwał tak godzieneś chwały Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Twe imię Jezu nie pociechy pełna jest i łask. Anioły górnie się skłaniają, Twej chwały podziwiając blask. Boskości pełnią jesteś Ty i w Tobie dopełnialiśmy. Tyś dla nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas, co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło. Nieporównana miłość Twoja tu uzupełnia wszelki brak. Strumieniem w trosce i niedoli od Ciebie spływa szczodrze, tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw. Czyż można z czymś porównać?
Cię. Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Sława, chwała, uwielbienie, moc, mądrość, cześć i wywyższenie, nasz pojedna, co Jezu brzmią. Twoi tak umiłowani zanoszą dziękczynienie w dani. Baranku, za ofiarę Twą poszedłeś za nas w grób, już przejednany Bóg wszystkie grzechy omyłeś Ty w swej świętej krwi. Przed Bogiem czyści jesteśmy. Baranku, Ty niewinny na krzyżu zawieszony umarłeś za nas winnych, zelżony i wzgardzony. Byliśmy bez pociechy, poniosłeś wszystkie grzechy. Cześciwy, sławiony Jezu, Ty za nas tak cierpiałeś, nas z Bogiem pojednałeś. Zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi przed Tobą, sławiony Jezu. Słowo Tyś jest od wieczności światłem i miłością nam. Wszystko, co jest we wszechświecie, jest wspaniałym dziełem Twym. Wszystko jest przez Cię stworzone i dla Ciebie sprawione. Ty masz we wszystkim pierwszeństwo, Tobie stworzenie wszelkie niesie wciąż błogosławieństwo i wespół wzdycha boleje. Amen, woła lud zbawiony, przez Twą krew wykupiony. Cierniową koronę włożono na skronie Jezusa naszego wyboru.
To jest moja wina, co Pana skłoniło, zbawienie wykonać z miłości. Swą miłość nam dałeś, dlatego cierpiałeś, zbawienie Witam Jezu Cię.
radości i Boga. Widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Za grzechy nasze byłeś Ty od ziemi podwyższony. Poszedłeś za nas śmierć i grób, ofiarę Twoją przyjął Bóg, boś z grobu był zbudzony. Choć w grzechu ożyli
cudnej swej światłości, dla czczenia Syna Tego cnót. Cześć oddajemy Tobie, że nas Ty wzniesiesz sobie do wspaniałości Twej. Jezusa tam ujrzymy i miłość Twą pojmiemy w radości wiecznej sławiąc Cię. Zanieśmy Bogu dziękczynienie, bo wciąż łaskawym jest dla nas. Radujmy się, gdyż dobroć Jego odwiecznie trwa po wieczny czas. Ustami Go i sercem sławmy, On bowiem jeden godzien chwał. Nie brzmi hymn chwały każdej chwili, którą w dobroci swej nam dał. Tyś wielki Boże, naszą mocą w noc ciemną światłem jesteś sam, a przez cudowne dzieło swoje zbawienie wieczne dałeś nam. My bez nadziei i bez Ciebie uwikłaliśmy w grzechy się. Lecz moc i chytrość wroga zniosłeś i nas wybrałeś sam dla siebie. Bez przerwy serce oraz język powinny Twój majestat czcić i sławę Twą wysoko wznosić ponad niebiosa wszelkie wzbić. Oblicze Twe litości pełne w czas każdy promienia nas i na ramionach mocnych nosisz przedwieczny Boże lud swój wraz. Przezwyciężyłeś, Panie, moc wroga, drwin i trwóg. Zbawienie znaleźliśmy i z nami jest nasz Bóg. Nam pokój wywalczony, nas nie przeraża śmierć, bo dla nas to dzień.
Panie, Ciebie otaczamy, Twą śmierć kosztowną ogłaszamy, zwiastuje Twoją miłość nam. Życie wieczne i zbawienie od wiecznej śmierci uwolnienie przeniosłe światłość wieczną nas. Ty dałeś za nas tu krew swą na krzyża pniu, wierny Zbawco, dziękuję Ci. Niech serca brzmi na wieki wieczne chwała Ci. Boże, któryś jest miłością, wzwyż do Ciebie pieśni mkną, bo to zyskiem i radością jest opiewać dobroć Twą. Z łaski swej Tyś nam otworzył drogę do widząc Jego piękność cnót.
Będą miłość barankową tam opiewać wiecznie Ci, których On wykupił, drogo wciąż Mu wznosić hymny czci. Wraz, żeś w Jezusie z grzechu ścieżki tak do siebie zbliżył nas. My grzesznicy wykupieni, Abba Ojcem Ciebie zwiemy, nam świadectwo Duch Twój dał, żeś się dla nas Ojcem stał. Och, przekleństwem obciążeni, leżeliśmy w grzechu ćmie, w krwi Chrystusa uwolnienie dla nas łaski stało się. W Synu odkupienie mamy, życie wieczne posiadamy. Abba Ojcze, za to my cześć i chwałę wznosim Ci. Twój stół wskazuje nam Twą miłość, o nasz Panie. Przebłagan Boży gniew i pojednaniśmy. Radości naszej nic zasmucić nie jest w stanie. Tu miłość tylko widzimy. Przez chleb i kielich ten my jawnie obwieszczamy Twą, Panie, śmierć, czekając Twego przyjścia dnia. I w niej pociechę tę dla siebie tutaj mamy, że krew nas oczyściła Twa. Zasłona rozdarta i niebo otworzone, a życie i wspaniałość dział nasz wieczny to. Przekleństwem stałeś się, lecz przez nas zasłużonym. W tym widzim wielką miłość Twą. Spełniłeś dzieło swe i wszedłeś w swą świątnicę z krwią własną i tam zawsze zastępujesz nas. Aż stamtąd przyjdziesz znów po swą oblu.
Żyjesz Ty, zwycięzco mój, któż Twą sławę głosić może? Jezu, nie ma na mnie win, boś me grzechy w grobie złożył. Żyjesz Ty, nie umrę ja, sądem mym śmierć była Twa. Żyjesz Ty, by dla mnie żyć, nie opuścisz mnie na wieki. Mnie nabyłeś, aby skryć w łasce swej miłości wielkiej. Choć podnosi głowę wróg, żyjesz Ty, wybawiasz trwóg. Żyjesz uwieńczony czcią, Tyś niebiosa objął sobą. Ach, tęsknotę ukój mą, abym już był w chwale z Tobą. Gdy oblicze ujrzę Twe, me pragnienia spełnią się. Cześć, chwała, sława, dzięki Ci, o Jezu, nasze życie. Godzieneś uwielbienia Ty, któż Ci idzie należycie. Ty jesteś najwyższego Syn, na tronie Jego siedzisz z Nim, tam trwa i Pan.
radosnym w głos okrzykiem się do, żeś nas pojednał, chwała Ci od Boga jesteś uwieńczony, przez wszystkich będziesz wywyższony, godziony sławy jest i czci. Ojcze, pełnią Tyś miłości, wiernym wciąż w dobroci swej, szczęście, pokój w sercu gości, gdy spoczywa w łasce Twej. Łaskawości zszedł Twój Syn, by uwolnić nas od win. Miałbyś, Synu, dać nam tyle, a nie myśleć o nas mile. W dzień i w nocy bez nużenia wszystkich nas w opiece masz. Nie bywamy opuszczeni, wciąż Twa wierność strzeże nas. Cóż trudnego jest dla Cię? Nic za wielkie, nic za mdłe. I gdziekolwiek nas tu stawiasz, tam swą miłość nam objawiasz. Wzmacniasz, kto zmęczony znojem, wlewasz ufność w serca mdłe. Przez boleści, smutki, boje w Twym pokoju wiedziesz je. Nieustanna chwała Ci, cześć i dzięki, Ojcze, brzmi. Co za łaska, gdy kto może wielbić Ciebie tu i tu.
nie wznieśmy, dziękczynną i radosną serca pieśń. Do Boga w duchu się podnieśmy, co pełen łaskawości ku nam jest. I patrzy, słucha nas miłością swą. Z weselem sławcie, kto czcić może go. Śpiewajmy Jemu w serc słabości, możemy śpiewać słaby tylko hymn. Za dary dane nam w pełności, ojcowską wierność ku nam w życiu tym. Pociechę, co w miłości Jego cnej znalazło serce, gdy słuchało jej. Śpiewajmy Jemu w serc słabości, możemy śpiewać słaby tylko hymn. Za dary dane nam w pełności, ojcowską wierność ku nam w życiu tym. Pociechę, co w miłości Jego cnej znalazło serce, gdy szukało jej. Z podziwem wszyscy wysławiajmy, że niewymownie dobrym jest nasz Pan. Z radością kornie powiadajmy, co nam za udział w nim łaskawym dan. Niech w serc pełności wdzięczny śpiew mu brzmi. On godzien od nas nieustannej czci. Sercem i ustami swymi śpiewajmy Bogu, który czyni tak wielkie rzeczy dzieciom swym. Ach, dowody Twej miłości zachętą są nam w obfitości, by Cię wysławiać śpiewem tym. Cierpliwie nosisz nas, odpuszczasz winy wraz, bo się stawia na tronie Twym za nas Twój Syn, kapłanem będąc najwyższym. Dobroć Twoją wywyższamy, dziecięcą wdzięczność w sercu mamy za wielkie dla nas dzieło.
jak bezdeń miłosierdzie Twe, pochłania już zmartwienia wsze, boś sprawił wykupienie. Tak Ty, Jezu, życie dałeś, grzech zmazałeś, tą ofiarą, by nas mieć na wieczność całą. Pokoju Książę wierny, cny, tęskniłeś za zbawieniem Ty, dla grzesznych, co zgubieni. Na krzyżu Twa płynęła krew, Baranku Boży wznosim śpiew, że myśmy odkupieni. Dzieci Boże i dziedzice przez śmierć Twoją, a przed tronem dasz zwycięstwa nam koronę. Gdyś spełnił wielkie dzieło swe, uwielbił Ojciec chwałą Cię, tą, którą śmiał u Niego. Jakże zupełną radość ma duch tego, kto tu w wierze zna Ciebie i Ojca Twego. Tyś jest, Panie, słońce niebios, wonność duszy, więc obficie cześniemy Ci w zachwycie. Miłości Boże objawiony, bez osłon nam tu w Synu Twym. I jest ta pełność niezmierzona, jaką ogląda wiara w Nim. O, jak pokrzepia serca to, gdy jasno widzą miłość Twą. Własnego dałeś niegdyś Syna za nasze winy, teraz zaś w ojcowskich rękach wciąż nas trzymasz, łaskawie wiodąc wiernie nas. Miłości nie ma równych Ci, miłujesz nas, bądź miłość Ty. Pociecha w każdym położeniu, Twa wierność nie zapomni nas. Jak można poddać się zwątpieniu, gdyś Ty, o Boże, Ojciec nasz. Zapomnij, Matko, dziecko swe, lecz miłość Twą nie skończy się. Z wytrwaniem idziem przez cierpienia, jako nas wiedzie ręka Twa. Wszak Twa łaskawość się nie zmienia, Twa miłość.
Abyś cierpienia swe zakończył i spełniłeś dzieło swe. W mocy wnet nam się objawisz i w triumfie poprowadzisz z grzesznej ciemnej ziemi tej. Wiedziesz nas do chwały swej.
grzesznych okazałeś, gdy za nas na Golgocie zmarł, jak wieleś nam uczynił Ty. My wielbiąc dzięki wznosim Cię. Chwalimy Cię wnet pieśnią nową, na wieki uwielbimy Cię, a nasze słabe ziemskie głosy w potężny chór zamienią się. Przy dźwięku złotych harf tam brzmi hymn wieczny. Nas i swoją miłość.
zawiedziony. Posłusznie szedłeś milcząc sam, a w duszy swojej zatrwożony wiedziałeś, co cię czeka tam. W swym poświęceniu całkiem trwałeś, choć ciemność otoczyła cię. Na cześć i chwałę Bogu dałeś, tak chętnie drogie życie swe. Na krzyżu miłość ujawniłeś, a człowiek jest natury złej. Ty wolę Bożą wypełniłeś, a człowiek miarę winy swej. Samego siebie za nas dałeś, by gniew usąd nie groził nam. Na krzyżu grzechem Ty się stałeś, gdyś niósł przekleństwo za nas tam. Nasz ciężar grzechów był na Tobie, gdy pojednania czyn się stał. Śmierć dla nas zysk zawiera w sobie, miłości wieczna godna chwał. Baranku Boży, wielbiąc ślemy, w słabości hołd i sławę Ci opiewać w pełni tam będziemy. Dostojność Twą wspaniałą czci. Baranku, Ty zabity byłeś, swą krwią kupiłeś Bogu nas i nas godnymi uczyniłeś uwielbiać Ojca z Tobą wraz. O, dzięki Jezu, dzięki Ci, nas własne swe spotkałeś. Poniosłeś nasze winy Ty i pokój swój nam dałeś. Nas z Bogiem świętą zjednałeś krwią, na wieczną własność nabyłeś swą. Synostwem obdarzyłeś, przed wieki już wybraniśmy ku Twojej łaski chwale. Tobie miłemu daniśmy
drogą parą przedstawisz, już oczyszczone rzeczy wsze, z marności uwolnione swej, ku chwale dzieci Bożych. Stworzenie wszelkie wzdycha wszak i czeka z utęsknieniem, by z niego zdjął marności znak, dał z lęku uwolnienie. Twój duch z oblubienicą swą wołanie tęskne wyraża tu. Przyjdź, amen, Panie Jezu. Zwróć myśli serca, Panie, przez Ducha łaską swą, na lęk Twój cierpienie zwróć na ofiarę Twą. Gdy Ciebie oskarżano i plwano Tobie w twarz, szydzono, biczowano, Tyś milczał, Panie nasz. I Bóg opuścił Ciebie, chciał przy nas bowiem stać, złożył śmierci siebie, by nam z niej wolność dać. Baranku, przyjmij chwałę, żeś niósł nasz ciężar win. Łaskawość okazałeś i swej miłości czyn. Kornie wysławiamy, Panie, wielkiej Twej miłości cud, żeś z najgłębszej toni grzechu nas wyciągnął z mocą wiódł, według woli łaski Bożej postawiłeś przed Nim nas, królestwem i kapłanami, myśmy już po wieczny czas. Cześć i dzięki Ci, Wybawco, żeś tak grzechem dla nas się, że w cierpieniach wykonałeś ku czci Bożej dzieło swe. Miłość Jego wyjawiłeś i majestat w pełnej czci, że w ofierze się złożyłeś, bądź baranku usławion Ty. Wywyższony, Panie nasz, dziś niebia nie sławią Ciebie, kiedyś Tobie wszyscy wraz tu się skłonią, tak jak w niebie. Od nas chod godzie nas wziąć, bo w śmierć za nas się złożyłaś i przez krew swą nas nabyłeś. Wieczne dzięki Tobie bądź. Czci najwyższej przedmiot sam, sławą jesteś uwieńczony.
Spójrzcie, widzieć chcemy dom, cel to przez nas upragniony. O, gdy po skończeniu dni uwielbieni tam staniemy, odzwierciedlać my będziemy, Panie, tylko chwałę Twą. Panie mój, Jezu mój, w Tobie już mam pokój swój. Tyś pociechą mą w podróży, żaden ucisk mnie nie znuży, ani troska, ani znój, ani troska, ani znój. Jezu mój, serce me bardzo pragnie ujrzeć Cię, kiedyż pójdę już do Ciebie, by przebywać z Tobą w niebie i w oblicze patrzeć Twe, i w oblicze patrzeć Twe. Wkrótce już, Panie nasz, sam oglądać mi się dasz, co za radość dla mnie będzie, gdy w zbawionych swoich rzędzie ujrzę Twoją świętą twarz, ujrzę Twoją świętą. Co za los, Bogi los, gdy usłyszę ja Twój głos, w niebie wszelki ból ustanie, tam wciąż będę z Tobą, Panie, i uwielbię Ciebie w głos. Powzywaj mnie, tak mówi Pan do Ciebie, gdy duszy Twojej grozi zło. Powzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Piękniś Ty, wdzięczniś Ty, kraju górny mój, ku Tobie rwie się serce me i tęsknych myśli rój. Wszak nie jest świat ojczyzną mą, choć wabi życia mój. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią, jest mój ojczysty kraj. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią, jest mój ojczysty kraj. Wznoszę wzrok, tęskny wzrok, do niebieskich swych, gdzie
Nie chwycił jeszcze żaden słuch, nie dostrzegł ludzki wzrok. Nie boją śmiertelnika duch, co swym zgotował Bóg. Lecz nam objawił święty duch, co swym zgotował Bóg. Cokolwiek mam, wszystko sam Bóg mi dał, gdyż dzieckiem Bożym jam się w Tobie stał. O Panie Jezu, jak cieszę się, że zbłąkanego szukałeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Moje serce woła, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Daremny byłby żal mój i łzy, gdybyś grzesznego mnie nie zbawił Ty. Serce radośnie ku Tobie lgnie, że zgubionego znalazłeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce boła, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Ubogi szedłem i sam przez ten świat, gdy promień łaski w moje serce wpadł, bo wyciągnąłeś ku mnie dłoń swą. Odtąd się stałem własnością Twą. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce boła, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłuję. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce boła, wieczna Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Godzien jest Jezu, dziękczynień i chwał, żeś mi żywota drogę poznać dał. Na wieki wieków czcić będę Cię, gdyż w dom ojcowski wprowadzisz mnie. Jezus, lekarz nad lekarze, wszystkich leczył, co doń szli. Wszystkim zdrowie dawał w darze i cofnością doń i Ty. Kogo dłoń dotknęła Jego i upewnił słowem swym, ten uzdrowion wnet przez Niego krok kierował swój za Nim. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, wszystkim chorym zdrowie da. Brak spokoju Ci i siły, wiary i nadziei.
Wiedz, że każdy grzech uśmierca, ale żyje Chrystus Pan. Przyjmij Go do swego serca i czerp życie z Jego ran. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, leczy On, wszystkim chorym zdrowia da. Choć głębokie to są rany, które grzech zadaje Ci, masz w Jezusie lek podany, uwierz, będziesz zdrowy Ty. Jego pieczy powierz śmiało, wszystko o co troskę masz, ducha, duszę swą i ciało pod Chrystusa oddaj straż. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, wszystkim chorym zdrowie da. I nie tylko, że ukoi, lekarz ten cierpienia Twe. Wszystkie rany On zagoi, duszę siłę nową tchnie. Całe życie Twe odnowi, tylko w Nim ufanie złóż. Kogo bowiem On uzdrowi, ten na wieki zdrowy już. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, wszystkim chorym zdrowie da. Małe ptaszki mają swoje gniazda, lisy chroni w jamach ciemny mur. Dziki zwierz bezpiecznie mieszka w lasach i w dolinach i na szczytach gór. Dziki zwierz bezpiecznie mieszka w lasach i w dolinach i na szczytach gór. Jezus nie miał gdzie by głowę skłonił, bo własnego dachu nie miał On. Ten, co ziemię i niebiosa stworzył, nic własnością nie nazywał swą. Ten, co ziemię i niebiosa stworzył, nic własnością nie nazywał swą. Gdy u Ojca szukał pogrzebienia, na osobne miejsca chodził tam. Władca niebios i całego świata swej komórki nie posiadał sam. Władca niebios i całego świata swej komórki nie posiadał sam. Wielkie tłumy wciąż Go otaczały, bez wytchnienia niósł On ulgę im. Nigdy ludziom nie był niedostępny, nikim nie pogardzał Boży Syn. Nigdy ludziom nie był niedostępny,
serca Boży Syn. Czemuż my tak często się żalimy, że niejasne drogi życia są? Nie narzekaj, lecz zaufaj temu, który hojnie daje łaskę swą. Nie narzekaj, lecz zaufaj temu, który hojnie daje łaskę swą. Duszo, słuchaj cudnej wieści, Jezus marł za ciebie tam. Wszelkie grzechy, twe boleści zaniósł na krzyż, przybił tam. Dla naszego przewinienia na śmierć podał go sam Bóg, by nas, synów potępienia, za swą własność przyjąć mógł. Stąpił z nieba, by nas zbawić z więzów grzechu świata ćmy i w wolności swej postawić, pójdź do Niego, więc i Ty. Pójdźże dziś, pójdź już dziś, bo czas łaski skończy się. Pójdźże dziś, pójdź już dziś, duszę Zbawca woła Cię. Dzieci Boże, śpieszcie wznieść Panu serca wdzięczną cześć. Z całych sił śpiewajcie pieśń, że miłości dla nas jest. Dziękujemy Ci, Panie nasz, dziękujemy wszyscy wraz. Dzięki wznosimy Ci, dzięki wznosimy Ci. Ojcze łaskawy, dziękuję Ci. On wybawić pragnie Ciebie z mocy grzechów Twych i wad. Tylko gdy Mu oddasz siebie, będziesz wolnym Ty i rad. Złóż na Niego swe starania, z całej duszy uwierz weń. On się do grzeszników skłania, spędza serc ich smutku cień. Stąpił z nieba, by nas zbawić z więzów grzechu świata ćmy i w wolności swej postawić. Pójdź do Niego, więc i Ty. Pójdźże dziś, pójdź już dziś, bo czas łaski skończy się. Pójdźże dziś, pójdź już dziś, duszo Zbawca woła Cię. Przed Tobą przebywamy dziś, by Tobie służyć, Boże. W Twym świetle się jawimy, byś kapłaństwa wszą cześć w darze. Mocny nasz Pan ku Twej czci sam w ofierze złożę siebie.
straszny sąd, Twym mieczem uderzony. Śmierca swój lud iść musiał w grób, gdy z Tobą nas pojednał, koronę swą odebrał. Na tego patrząc ślemy cześć, co Twoją jest wonnością. Więc w uwielbieniu chcemy nieść pieśń chwały, choć z radością. Więc Ojcze nasz, w ten błogi czas cześć dzięki Ci składamy za dar Twój w łasce dany. Panie, Tyś jest wywyższony w górze po prawicy Bożej, niezrównana wielkość Twa. Twój tron, Panie, niewzruszony, Twoje życie nieskończone, Te królestwo wiecznie trwa. Twoją chwałą i moc wszelka sławi Ciebie rzesza wielka, aniołowie służą Ci. Wszystkie dzieła rąk Twych, Panie, aż po krańce ziemi całej oddał Ojciec w ręce Twe. Myśmy także dani Tobie ku Twej chwale i ozdobie, aby być przy boku Twym. Z Tobą chcemy chwałą dzielić, po prawicy się weselić, wiecznej chwały wznosić hymn. Tyś Bogiem, który czyni cud, radośnie ogłaszamy. Więc Ciebie w chwilach troski prób ufnością obdarzamy. A gdy cierpliwość kończy się, nam siły odbierając, Ty w chwilach zwątpień pomóc lecz swą wszechmoc objawiając. Tyś Bogiem, który czyni cud, to chcemy wciąż powtarzać. To siłę daje w walce znów, by się z Twą wolą zgadzać. Tyś jest ten sam po wszystkie dni, tak amen Twoje słowo. Więc chwałę, Ojcze, wznosim Ci.
Boże mój, ku Tobie wzwyż. Przez ciężki życia bój, przez trud i krzyż. Chodź mi wśród życia dróg, zagładą grozi wróg. Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż. Już Twoi, Jezu, tutaj z Tobą zjednoczeni, tak Ty znów przypominasz swą pielgrzymkę nam, by hańbę nieśli Twą od świata oddzieleni, aż się w pełni objawisz nam. Aż się w pełni objawisz nam. Znoś w cichości, co nasz Ojciec z nieba śle. Błogosławić wciąż bez końca On nam chce. Wszystko w planach Twych zawodzi i bez przerwy coś Ci szkodzi. On w miłości ćwiczy Cię, ufność miej. W tej miłości nie zawiedzie, chroni Cię. Czy mnie wyrwie, pytasz w biedzie, tak On wie. Więc gdy kręta ciemna droga, weź pociechy swego Boga. Większe serce Ojca wszak niż ból, strach. Nie krytykuj, nie narzekaj, gdy bój trwa. Wybawienia cicho czekaj, On je da. Jego myśli jest nieznana, dzisiaj ból, lecz radość z rana. Tak więc Jemu ufaj, wierz, łaski bierz. Wciąż daruje nowej mocy swoim Pan. Pokrzepienie wdzięcze w nocy daje sam. I cokolwiek by nie przyszło, pewny bądź On przejrzał wszystko. Zostaw żale gorzkie swe, ukurz się. Pełni tęsknot, lecz z radością pielgrzymują tam w ojcowski dom. Patrzą w górę, nań z ufnością, widząc łaskę, w niej bezpieczni są. Chytrość wroga nic im nie zabierze, ani ucisk, ni cierpienie czas. Też już nie zaszkodzą, Jezus strzeże, ręce Jego chronią w walce nas. Kto by bał się, kto narzekał i zaniechał tu swój bój i bieg, ten co
radosny zabrzmi trąby zaw. Tych, co śpią, obudzi Zbawca drugi. Mnóstwo braci wzniosą chwały śpiew. Do Cię chodzić w każdej chwili z Tobą, Jezu, gdy spoczniemy wraz. Błogość niebios nas poświęci, być w Ojczyźnie już po wieczny czas. Choć już Twoje imię też tu mamy, z tęsknych serc wołamy, Jezu, przyjdź. Tak przychodząc nad nam mówisz amen. Słodkie to jest, Jezu, Panie, przyjdź. Lud Twój sławi Ciebie, Panie, za słów Twoich darowanie, Twej nauki dobrej strój. Choć tu człowiek ciemność sieje, Twoje słowo nam jaśnieje, naprowadza na ślad Twój. Panie, Twoi Ci ufają, z tego siły nabierają, tej obczyzny przebnąć noc. Twoje słowo wzmacnia w wierze, nikt nam już go nie odbierze, w nim jest skryta nasza moc. Przez to słowo, co darujesz, nas ożywiasz i budujesz, aż sam przyjdziesz z niebios znów. Ty przemywasz nasze oczy, Twe przesłanie nas jednoczy w wiernej prawdzie Twoich słów. Spraw przez słowo coś w nas włożył, by duch owoc też pomnożył na ozdobę świętą w czci. Posilenia chciej udzielić, każde serce rozweselić. Dzięki i chwała Jezu Ci. Słodkie to, że przyjdziesz, Panie, zabrzmi gromko trąby zew. Blask jutrzenki, serc czekanie, zmieni zaraz wdzięki śpiew. Duchy my wołamy, Jezu, przyjdź nasz Panie, miły sam. Być w Ojczyźnie chcemy razem, by baranka ujrzeć tam. Tu wiara i nadzieja wspiera nas w tym boju. Twe oko patrzy z góry, by wspomagać nas. Wytyczasz dla nas drogę, prowadzisz w pokoju. Już nad ujrzymy my Twoją twarz. Już nad ujrzymy Twoją twarz. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezu sam. Przez miłość Twą życie dał nam, ach,
serca drżą. Godzieneś Ty, godzieneś Ty godzien, godzieneś Ty godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś, godzieneś, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzieneś Ty. Dzieci Boże, śpieszcie wznieść Panu serca wdzięczną cześć. Z całych sił śpiewajcie pieśń, że miłości dla nas jest. Dziękujemy Ci, Panie nasz, dziękujemy wszyscy wraz. Dzięki wznosimy Ci, dzięki wznosimy Ci. Ojcze łaskawy, dziękuję Ci. Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym i zmęczonym, odpocznienie, że istnieje dla grzechami obciążonych.